Ale jest tak przegięta, że jak jeden złoczyńca powiedział, wyślijcie za nimi predatora, to myślałem, że naprawdę wyskoczy predator. Cześć! Witajcie. Janek Sztajfer. Jakub Koisz. Urwany film. Dzisiaj rozmawiamy o filmie... To jest już Fast Six? Furious 7. Wcześniej było Fast, tak? Six, teraz jest... Poprzednio było Fast Six, ale to Fast Six się nazywa... To następna część będzie End 8. Tak. Furious 7, czyli Szybcy i Wściekli 7, to film, no jeżeli nie znacie, to może nie idźcie na to, bo nie wiem, czy wam się spodoba. A jeżeli znacie na przykład z pierwszej odsłony tylko drugiej i trzeciej ewentualnie, to też możecie być nieco zaskoczeni, bo rozmawialiśmy ostatnio, że ten film skręcił na nową ścieżkę. Tak. Skręcił samochody, a oryginalna technologia. Chodzi o to, że Dominic Toretto, czyli Vin Diesel, razem z The Rockiem i swoją ekipą... Całą rodziną, to już tak. W ogóle od ostatniej części nazywane rodziną, to jest wielka, tak. Oni skopali tyłek takiemu jednemu typowi, Draculi. George'owi Bernardowi Shaw'owi, tak? I teraz jego zły brat, Deckard Shaw, którego gra Jason Statham, przychodzi, żeby się zemścić. Ogólnie pojawia się jeszcze Kurt Russell i mówi: Vin Diesel, zrób dla mnie misję, bo będzie fajnie. Mm-hmm. Potem się pojawia Digimon Honolulu, który tam jest też złym czarnym bad guy'em. Ale zupełnie mi wyjdzie. No, i jest też Tony Jaa w epizodzie, właściwie jako gość, który się fajnie kopie. Są ładne laski, kręcenie kupami. Tak, no, to zawsze, nie? No, jest, nie, ludzie. To co super seria, film, no, tak, proste, to, co seria, wiecie, no. Furious, Fast and Furious, tak. Tym ta seria leży. Piękne pupy, ładne samochody, akcja. Biceps. Nowością, biceps wypakowanych hartorów. Nowością w tej serii jest to, że ten film już nie jest tylko i wyłącznie ścigałką wzorowaną na Need for Speed. To nie jest już nowość. Nie jest nawet hajs, mówię. No już nawet czwarta część do tego odchodziła, bo już w czwartej części mieliśmy motyw zemsty. Ale fajne w tej serii jest to, że ona jest przegięta, ale nie jest tak przegięta, że musielibyśmy na przykład oglądać w niej, nie wiem, breakdance'y samochodowe i strzelanie z... Godzilli, tak, ataki Godzilli, kosmity, tak. Jest to przegięte do pewnego stopnia. Tak, i bondowsko, tutaj... lata tak, 80, tak, właśnie to jest przegięcie bondowskie, że tutaj naginają fizykę, wiadomo, trochę, sprawy, tak. Ale można tutaj pokazać fajne klisze takich filmów sensacyjnych, fajne akcji. Ale my mogliśmy się tłumaczyć z tego przy okazji ostatniej części, tak? Nie, mogliśmy się tłumaczyć widzom. Teraz nie trzeba. Kto oglądał ostatnią, poprzednią część, wie o tym, że mamy to samo, tyle, że pomysłowość więcej. Tak, więcej. Pomysłowość, no i właśnie, akcji. Ale trzeba powiedzieć, bo zmienił się reżyser. Od trzeciej części. Ale nie jest Justin Lin, jest John Kwan. James Wan. Od trzeciej do szóstej części reżyserował serię Justin Lin, który wprowadził tej serii młodzieńczą energię. Sprawił, że sceny akcji znowu były ekscytujące, bo używał kaskaderów prawdziwych. Nie były, tak? To nie było CGI. To nie było komputerowo wygenerowane. I tutaj James Wan po zmianie reżysera, całe szczęście. Trzyma się tego. Bo jedyną rzeczą komputerowo generowaną jest Paul Walker. Tak. Co przy okazji tego nie widać? Znaczy zastanawiacie się pewnie, znaczy powiedzieliśmy wszystko o fabule, tak? Zastanawiacie się pewnie, jak to... Powiedzcie jeszcze, co by było, gdyby Timur Beckham to zrobił. Nie powiem tego. Ale to jest tak, no bo to jest... Mówiłeś o tym, że kaskadzie jest, nie, tak, no bo to jest fajne w tej serii, że ona mimo, że nagina prawa fizyki i robi głupie sceny akcji, tak naprawdę przegięte, to nie jest... To jest to wszystko osadzone w rzeczywistości tym, że jest to naprawdę wykonane, a nie tak, że tutaj zrobili na komputerze i nagle widzimy, jak leci 3D pocisk przez 3 samochody, samochód robi fikołka i tutaj się... Kwestia wizualiów, ale my też chcemy, żeby bohaterowie robili te przesadzone akcje, bo ci bohaterowie są, tak, nieco sztampowi, ale tak kreskówkowo je się bardzo, bardzo je lubimy. Mimo zmiany reżysera ciągle coś nowego się o nich dowiadujemy. Nie, jest cały czas poziom jest ten sam. Jest tak. I czy to znaczy dla was, jeżeli dla komuś się nie podobała poprzednia część, ta część im się nie spodoba? Ale jeżeli im się podobało, to siódma część im się spodoba, myślę, że jak najbardziej. Chociaż jest trochę słabsza niż ostatnie dwie części. Zdałem sobie sprawę, jaka jest konstrukcja tego filmu, kiedy pojawiła się postać, która tak naprawdę była po lepszej, jasnej stronie. Nie była antagonistą dla bohaterów, dopiero w ostatniej części, tak? W Rock, grający Rock, no. Hobbsa. Kiedy zdałem sobie sprawę, że ta postać, którą bardzo lubię, a polubiłem ją tylko na bazie tych dwóch poprzednich części, znika i czekam tylko, aż ona się pojawi, pewnie w kulminacji. Nie będę mówił, czy tak się dzieje, czy nie, tak? Ale rzeczywiście lubimy tę postać i dowiadujemy się coś nowego o niej, tak? Coś To czyli ten ale ten generalnie serialem, nie? Tak, generalnie te postacie są takimi tylko archetypami i nie wychodzą za bardzo poza to. Dialogi Rocka to jest 90% one-linerów, a dialogi Vina Diesela to jest 90% patetycznych przemów, ale no trudno ich nie lubić, mimo wszystko. No i ci aktorzy też mają jakiś taki rodzaj charyzmy takiej, którą mieli na przykład Stallone czy Schwarzenegger w latach 80. Ta seria była tak kozacko, to jest stosunkowo sentymentalna.
wcześniej, ale teraz zabiera troszeczkę nowego wydźwięku sentymentalnego. Czujemy ten sentyment i melancholię związaną z tym, że Paul Walker tam jest. Paul Walker w tym filmie jest. Postać grana przez Paul Walkera jest w tym filmie przez cały czas, jest obecna. Relacja ona i Vin Diesel jest w dalszym ciągu ważna. Mnóstwo scen mają razem. Natomiast no tak, trochę zastanawiałem się nad tym, kurczę, gdzie jest Paul Walker, a gdzie jest CGI. Trochę mnie to A ja nie, zupełnie nie. Nie zburzyło to jakby takiej imersji. W ogóle bardzo dobrze moim zdaniem jest w te sceny, nie wiem jak dużo tej sceny bez niego nagrali, ale jest naprawdę dobrze napisany film. I jedynie może na samym końcu, kiedy tak. Ale ta końcówka jest też napisana dobrze, po patetycznie i tak ckliwie trochę, ale myślę, że mają do tego prawo. Mają prawo, że są już tyle lat z tym aktorem. Tak, no i też nawet widzowie, nie? Widzowie również, trochę tak. się z nim żyli. Są to winni widzowie. Tak. Tak. Oprócz tego, że film się bardzo podoba, to tym sceną akcji mogę zarzucić to, że rzeczywiście naprawdę można było przy minimalnym nakładzie pracy dodać im trochę więcej wagi i stawki tym całym. Rany, krew. Tak. Rany, krew, tak. Bohaterowie nie musieli przecież tam od razu chodzić wszyscy ze złamanymi nogami, rzeczywiście ledwo przeżyli jakąkolwiek z tych kraks, bo w jednej scenie na przykład największą tragedią bohaterki po upadku z klifu jest to, że straciła buty, tak. a w innej scenie, no trudno, nie, no wiadomo, beton amortyzuje upadek. Dwa samochody jadące tak, na siebie z 200 km na godzinę czołowo się zderzają tak. i nikomu nic nie jedzie, no bo jeden samochód jest wzmacniany, tak. jest wzmacniany przód. I wiesz co, i dla mnie ta scena była niesmaczna. Też znaczy to są przegięte, to, no, ale to jest, tak, i to są dwie sceny, to właśnie upadek z klifu i to zderzenie nie podobały mi się, ale właśnie co mnie boli to, że można było takim minimalnym układem pracy trochę to pogłębić i czy na przykład... temu ciężkość jakoś. Tak, tak i dramatyzm też, bo na przykład ciekawsze było jakby na przykład Vin Diesel po upadku samochodu wyszedł lekko po nawet i potem w następnej scenie musiałby walczyć i o przeżycie z połamaną ręką, no byłby bardziej... Janek, ale to jest seria, w którym The Rock tak. łamie swój gips, tak. dlatego że widzi, że jego przyjaciele są w potrzasku. Tak, tak. ale jednak The Rock trafia do szpitala jednak po wypadku, także to jest już coś, nie? Ta seria jest bardzo przerysowana i bardzo taka bombastyczna, nie mam co do tego wątpliwości, ale jest tak przegięta, że jak jeden złoczyńca powiedział, wyślijcie za nimi Predatora, to myślałem, że naprawdę wyskoczy Predator. Ja byłem na to przygotowany, nie? Byłem na to przygotowany po części szóstej. Tak, i to jest chyba najważniejsze, myślę, że to można tak to podsumować, tak. Że ten film nawet w najbardziej odjechanych akcjach jest rozrywką i fantazją. Tak, i trzeba być na to przygotowanym. Jeżeli, tak. jeżeli podobało wam się poprzednie części, no to ta część wam podejdzie jak najbardziej. Jeżeli nie, no to już się nie przekonacie raczej, bo ta seria idzie w jedną stronę. I ja tylko mam nadzieję, żeby nie przegięła za bardzo i nie poszła właśnie w takiego Timura Behemarkomowowa, gdzie tam mamy Wanted, gdzie wszyscy latające kule w 3D i gówniany jest ten zwolnione tempo. Ale żeby właśnie trzymałaś tej kaskaderki i tego mimo wszystko takiego pseudorealizmu, który jest przegięty po prostu. Pseudo przegiętego realizmu. Bardzo relatywnie podchodzimy do realizmu. Odjechany, przejechany, zajechany. Czasami te sceny akcji są dowalone koksem maksymalnie, tak jak biceps The Rocka, ale ja czekałem na ten biceps, ale czekałem też, zaskoczyły mnie dobrze nagrane sceny akcji, takie w stylu lat 80. Tak. Sceny akcji, ale w bijatykach. Bijatyka, tak. Bijatyki, właśnie no, były fajne, akrobacje. Widziałem narzekania, że właśnie sceny akcji są za bardzo pocięte czy coś, ale nie, właśnie na przykład bitka Jasona Stathama z The Rockiem jest bardzo fajna. Bitka po Walkera z tym katańcem. Tak, ale też, ale tam właśnie tam się w tym ze Stathamem zobaczyłem takie ujęcie, było fajne dookoła, jak leciała kamera. Tak, i to było dobrze pocięte, że trochę było widać też oprócz tego walki. Wiesz, nadawała, kamera nadawała im więcej testosteronu, nie? I to jest dużo pomysłowe taki ujęcie, gdzie tam kamera się obraca, coś takiego, nie? Bawiłem się, no właśnie, no jak się na tym filmie. I seria może iść w tym kierunku, ale nie przesadzać. Nie chcę, żeby się stała za bardzo kreskówkowa. Co jest najważniejsze w tej serii? Główni bohaterowie, relacje między nimi. Niech będą pogłębiane, a nawet nie stanie się nic, jeżeli będą prowadzone nowe. Tak, ja myślę, że... Hobbs The Rock się przyjął, tak? Mało tego, lekko podrasował franczyzę. Tak, a dwa, że fajnie też, że pamiętają ciągle o starych postaciach. Tutaj mamy cameo z Tokyo Drift, bohaterów, oczywiście... tak, w Tokyo Drift to był nastolatek, który Lucas Black, tak, rzucił szkołę i wyjechał do Tokio. Tutaj ten sam aktor, ile lat? 10 lat? No, prawie pewnie z 10 lat. Jakoś tak, gra... Tego samego posta, tylko dzień później, tak? Nie, tego samego dnia, jeszcze z czego jest ten. I gra tego licealistę. Ale widać, za kolami. Widać, że nie jest licealista. Nie jest licealista. Ale można im to wybaczyć, bo jednak... To jest fajne, właśnie, że jednak zbudowali... Właśnie to też jeszcze wspomnę na zakończenie już tak a propos. Fajne jest to, że ta seria naturalnie, zupełnie przypadek, zbudowała drugie największe uniwersum filmowe. Tak. I jest konsekwentne. Jest konsekwentne, ale też jest...
jedno, nie, jest chyba najbardziej popularną, oryginalną franczyzą. Niektóra nie jest adaptacją, nie jest niczym. Komiksów, tak, Gwiezdne Wojny. Jest, czy tak, jest po prostu oryginalnym pomysłem, oczywiście wiadomo, ale jest oryginalnym pomysłem. Wyszło z pranią. I co ciekawe, w całej grupie bohaterów ma też tylko jednego białego bohatera. Wszyscy są albo latynosami, albo czarni, wow, albo tak, był Japonię. Na to uwagę. Kobiety też tam mają ważną rolę. I to zamyka też trochę usta krytykom kina z Hollywood, którzy mówią, że... Nie robią blockbusterów. Tak, nie robią blockbusterów z czarnymi, czy z Japończykami, czy z Azjatami, czy no, wiecie z kim? Cyganami. Czy cyganami? W ogóle prawo cyganów. Tak, bo są rasistami albo coś takiego. Będzie kradł samochody albo... Bo są rasistami albo coś takiego, bo to jest nieprawda, chodzi tylko o to, że muszą zarobić te filmy. I to jest, to też pokazuje, że można zrobić coś oryginalniejszego i ten, i ciekawszego. Tak, ktoś ma to w łapach i te łapy są naprawdę solidnie ściśnięte. Tak, no a Azjata jest reżyserem zresztą, co tak, drogą, nie? Zastanawiam się właśnie, kiedy cyganów wprowadzą, wiesz? Czy będą za darmo jeździli, nigdy nie będą składali się na narkotyki. Kiedy Polaków wprowadzą? Chyba 8 na 10, ja wystałem 8 na 10. Ja wystałem taką samą ocenę jak poprzednie i jeszcze poprzedniej części 7 na 10. 7 na 10? Subskrybujcie. Subskrybujcie. Żebramy o wasze subskrypcje i o wasze lajki i o udostępnienia też możecie znajomym pokazywać, także spoko. I myślę, że warto film obejrzeć, a jeżeli nie, to obejrzyjcie nasze wideo gry o tron. I obejrzyjcie poprzednią, recenzję poprzedniej części. Też recenzowaliśmy, tak. No i tam były samochodziki, które z Lego, które się zderzały. Były rzeczywiście, no, tak, i Mateusz został. Efekty specjalne robiła ta sama firma, która robiła efekty specjalne z Polem Walkerem. Tak, z Polem Walkerem. CGI pełne, 100%. Propsy. 100 propsy. Dobra. Pa, pa.